Szanowni Państwo, nazywam się Jakub Nowakowski, jestem dyrektorem Żydowskiego Muzeum Galicja w Krakowie i zapraszam Państwa na kolejny wykład z cyklu Nierozłączni. Trudne tematy w relacjach polsko-żydowskich. Tym razem poświęcony nienawiści, a dokładnie pogromom Żydów na ziemiach polskich. W jakich okolicznościach dochodziło do pogromów na Żydach? Kto i z jakiego powodu brał w nich udział? W jaki sposób pogromy wpływają na dzisiejsze wzajemne relacje Polaków i Żydów? W jaki sposób kształtują wyobrażenia o Polsce i Polakach? W dyskusji wezmą udział pani profesor Joanna Tokarska-Bakir, antropolożka kultury i religioznawczyni, profesor zwyczajny w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. Pani profesor specjalizuje się w antropologii przemocy i etnografii zagłady. Jest autorką takich książek jak m.in. Legendy o krwi, Antropologia przesądu czy Fundamentalne okrzyki pogromowe, szkice z antropologii historycznej Polski 1939-1946, a także dwutomowej monografii Pod klątwą, społeczny portret pogromu kieleckiego. Doktor habilitowany Artur Markowski z Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Zakładu Historii XIX wieku na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego, główny specjalista, historyk w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Zajmuje się historią społeczną XIX wieku, szczególnie dziejami Żydów w obszarze wpływów Imperium Rosyjskiego i przemocą antyżydowską. Autor szeregu publikacji, m.in. Przemoc antyżydowska i wyobrażenia społeczne, pogrom białostocki 1906 rok. Wreszcie dr Kamil Kijek, historyk i socjolog. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na historii Żydów w Europie Środkowo-Wschodniej w drugiej połowie XIX i w XX wieku, w dziejach syjonizmu, społeczności żydowskiej w Palestynie, ziemi Izraela. W latach 2013-2015 uczestniczył w międzynarodowym projekcie badawczym Pogromy. Kolektywna przemoc antyżydowska na ziemiach polskich w XIX i XX wieku. Historia, pamięć, tożsamość. W 2016 roku otrzymał pierwszą nagrodę w konkursie imienia Majera Bałabana na najlepszą pracę doktorską o tematyce żydowskiej, a także w tym samym roku stypendium ministra szkolnictwa wyższego dla wybitnych młodych naukowców. Pan dr Kijek jest redaktorem m.in. Pogromy Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, wspólnie zresztą z doktorem habilitowanym Arturem Markowskim oraz Konradem Zielińskim. Czy przemoc antyżydowska i konteksty akcji pogromowych na ziemiach polskich w XX wieku? Znowu wspólnie z Konradem Zielińskim. Jak zawsze dyskusję poprowadzi pan redaktor Adam Szostkiewicz z Tygodnika Polityka. Serdecznie zapraszam. Witam Państwa na kolejnej rozmowie, rozmowie o charakterze edukacyjnym pod auspicjami Muzeum Żydowskiego Galicja w Krakowie z cyklu Nierozłączni. Ta rozmowa, te rozmowy, bo to już drugi rok, one dotyczą różnych ważnych, trudnych albo po prostu bardzo ważnych z powodów ogólnych, kulturowych, historycznych tematów dotyczących relacji polsko-żydowskich, ale w tle oczywiście zawsze też są sprawy szersze. Dzisiaj będziemy rozmawiać o posępnym temacie, temacie pogromów. I
chcę przypomnieć, że rozmawiamy w gronie, jak to się mówi, ale to słowo dzisiaj jest trochę dwuznaczne, więc nie wiem, czy go użyć, w gronie ekspertów, czyli po prostu w gronie osób, które zajmują się naukowo badaniami na te tematy, o których rozmawiamy w ramach cyklu. Jest z nami pani profesor Joanna Tokarska-Bakir, antropolożka, ale także osoba zajmująca się badaniami nad zagładą Żydów. Mamy też dwóch historyków, pana Kamila Kijka i z Uniwersytetu Wrocławskiego, o ile dobrze pamiętam, i pana Artura Makowskiego z Uniwersytetu Warszawskiego. Pani profesor Tokarska-Bakir też jest pracownikiem, profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, a zarazem Polskiej Akademii Nauk. Skąd wzięła się nazwa pogromy? Bo ona dla polskiego ucha brzmi znajomo. Czy ktoś z Państwa zechciałby po prostu wyłożyć tak kawę na ławę, czyli po prostu zwyczajnie przypomnieć, skąd ten termin się wziął w języku polskim? Myślę, że Artur... Otwarte pytanie, bardzo proszę, pani profesor, proszę bardzo. Nie, nie ja, właśnie panowie na pewno tutaj... Panowie historycy, dobra. Przypomnę jeszcze, że obaj panowie są autorami takiego studium na temat pogromów właśnie Żydów na ziemiach polskich w wieku XIX i XX, więc rzeczywiście zacznijmy od historyków. Który z panów zechce dla publiczności, dla tych, którzy nas słuchają, oglądają, najpierw wytłumaczyć, skąd się wziął ten termin pogrom? Artur, zacznij, ja ewentualnie coś dodam. Dobrze. Sam termin ma konotacje rosyjskie i to bardzo ciekawe, że słowo rosyjskie oznacza dzisiaj już, bo nie zawsze wcześniej tak było, zbiorową przemoc antyżydowską. Słowo wywodzi się, tak jak się dzisiaj uważa, od słowa gramić, od rosyjskiego słowa określającego kompletne rozbicie, destrukcję, i literatura przedmiotu wiąże je bezpośrednio z opisami wydarzeń militarnych, ale ja sądzę, że jest troszkę inaczej. Ostatnich kilka tygodni śledziłem właśnie, pisząc kolejny tekst, tą etymologię i ona prowadzi do gwary złodziejskiej, w której funkcjonuje słowo gromścik, to znaczy włamywacz, który przy pomocy sprzętu, a więc jakiegoś łomu czy no, pewnych narzędzi, dokonuje włamania do domu, niszczy, rozbija i kradnie. Myślę, że jest to etymologia bliższa, ale oczywiście mówimy o pogromie, pogrom z tym przedrostkiem PO. I ten przedrostek, to znowuż wiem to z konsultacji lingwistycznych, oznaczać by miał nie mniej, nie więcej tylko coś, co się dokonało. Coś, co to jest takie słowo, które ma już w sobie aspekt dokonany, a więc dotyczy, uwaga, przeszłości, że już się stało. Etymologia lingwistyczna jest taka. Natomiast rzecz jasna... Ale jeszcze tylko słóweczko, żeby było jasne. Czyli mówimy tutaj na razie o terminach rosyjskich, po prostu wziętych czy funkcjonujących w języku rosyjskim, a analogia dla ucha polskiego pewnie jest taka rozgromić, prawda, że właśnie zniszczyć coś lub kogoś doszczętnie. Nie mam przekonania, że ten termin miał swoje polskie odpowiedniki, bo w okresie nowożytnym używano raczej słowa tumult w okresie nowożytnym, powiedzmy. Ono też ma troszkę inne konotacje dzisiaj niż słowo pogrom, ale tym się na razie nie zajmujmy. Mam przekonanie, że jest to słowo, które trafia do języków różnych, języków europejskich, z Rosji, mówiąc krótko, i z języka rosyjskiego. Natomiast czym innym jest trochę, co in, czym
innym są trochę konotacje społeczne i polityczne tego pojęcia. I tu mamy już znacznie trudniej. Oczywiście funkcjonuje wiele definicji tego, co to jest pogrom i co oznacza w ogóle termin pogrom. Można by, każdy z nas tu siedzących pewnie zna ich kilka i naukowcy, historycy, antropologowie, socjologowie kłócą się czy spierają się o to, który z tych terminów jest lepszy do opisywania zjawiska. Ja mogę przedstawić swoje poglądy na ten temat, które mam nadzieję wzbudzą też dyskusję zarówno pani profesor, jak i pana doktora Kika. Mnie się wydaje, że jest to słowo, którego znaczenie zostało do dzisiejszego dnia jakby przetransmitowane w silnym otoczeniu politycznym. I tak faktycznie termin pogrom jest bardzo słabo opisującym samo zagadnienie, bowiem akty przemocy antyżydowskiej pod względem swojej mechaniki, kontekstu, genezy, ale również znaczenia były bardzo różne. A tutaj jednym słowem, które tworzy taki worek, w którym wewnątrz rzucamy różne właściwie zjawiska, które są podobne w tym, że dokonywano masowych ataków na Żydów, ale już co do, jak mówiłem, samej mechaniki, one są... O tym będziemy za chwilę rozmawiali, mechanizm i tak dalej. Natomiast czy ktoś z Państwa właśnie chce coś dopowiedzieć na temat samej etymologii, funkcjonowania tego terminu? To znaczy warto też powiedzieć o tym, że oczywiście ten termin ma swoją społeczną historię, czy też historię społeczną, to znaczy jego potoczne konotacje i naukowe konotacje zmieniają się w czasie, albo pewne stają się dominujące, pewne nie. To znaczy takiego powszechnego uzusu słowo pogrom wchodzi od końca XIX wieku, więc w okresie już nowoczesności, w takim nowoczesnym powiedzmy kontekście zbiorowych aktów przemocy antyżydowskich. Jednocześnie w okresie zaborów ma na przykład zarówno taką narodową, jak i lewicową konotację, jakby spychającą całą moc, jakby w słowie pogrom zawierając taką konotację, że to są zajścia prowokowane zewnętrznie przez carskie władze. Ma potem to też bardzo ciekawą oczywiście historię w okresie międzywojennym od samego początku 1918, 19 i 20 roku, kiedy bardzo dużo aktów zbiorowej przemocy antyżydowskiej w nowo powstającym państwie polskim spotykało się z ogromną krytyką światowej opinii publicznej. I koła szczególnie narodowe znowu bardzo dbały, żeby w kontekście tych wszystkich zajść słowa pogrom nie używać. To były zajścia, zamieszki i tak dalej, i tak dalej. I potem tego rodzaju uzus, czy używanie tego słowa jakby się przez cały okres międzywojenny utrwaliło. No i choćby dzisiaj, tak? Znamy historię jakby z Jedwabnem, historię z pogromem kieleckim, którą profesor Tokarska-Bakier się bardzo mocno zajmowała. I znowu tu jest jakby to z jednej strony mówienie o tym, że to może być jakaś inspiracja zewnętrzna albo unikanie tego terminu, tak? I tak samo jest przecież z tą falą pogromów antyżydowskich w latach 35-37. Więc na to musimy zwracać uwagę, tym bardziej, że historycy często nieświadomie się zakładnikami tych popularnych definicji stają i trochę nieświadomie używają w swoim własnym języku tych kalek, które właśnie, tak jak Artur zasugerował, różne środowiska polityczne sformułowały. Więc reasumując, oczywiście się na bardzo niepewnym gruncie poruszamy, bo posługujemy się językiem potocznym ze swoją własną historią, której musimy być świadomi, żeby się nim dobrze posługiwać. Ja jeszcze To oczywiście pani profesor, ale ja tylko chciałem poprosić bardziej precyzyjnie, żebyśmy wobec tego spróbowali zdefiniować, jak państwo jako badacze to słowo rozumieją po prostu. Pani profesor. Więc absolutnie zgadzam się z tym, co mówili przedmówcy, że to jest słowo źle zdefiniowane do tego stopnia, że obecnie już go nie używam. Po tym, jak napisałam swoją książkę, która ma tego... O pogromie kieleckim. Chodzi o to, że to jest słowo tak silnie nacechowane, ono weszło tak głęboko do języka potocznego, że w zasadzie każdy, kto się nim posługuje, tak jakby może posługiwać się własną agendą, mówiąc o, używając tego słowa. Ja na zakończenie książki o pogromie kieleckim przypomniałam dyskusję, którą przypomniałam taki bardzo ciekawy artykuł, który napisał Jerzy Jarniewicz w Literaturze na świecie w 2007 roku,
Był to przyczynek do współczesnego funkcjonowania słowa pogrom, zatytułowany pogrom jako słowo obce. Na przykładzie hasła ze współczesnego słownika angielsko-polskiego, gdzie mowa była o pogromach Palestyńczyków i Ormian, ale nie Żydów, Jerzy Jarniewicz napisał o tym, jakie to jest ciekawe słowo. Tutaj właśnie widzimy tę agendę, którą można wprowadzać do tego słowa, które jest tak pojemne, że obejmie wszystko. Jeśli chodzi o mnie, ponieważ ja się posługuję znaczeniem, ja się posługuję w ogóle teorią przemocy zbiorowej Roberty Seneschal de la Roche, która podzieliła tę przemoc na cztery kategorie, nie używając kategorii pogrom. Ona zamiast pogrom mówi zamieszki. Chodzi o to, żeby właśnie uniknąć tego nacechowania, które jest tutaj może nadmierne, tudzież konotacji związanych, o czym była przed chwilą mowa, tą zewnętrzną prowokacją pogromu, podczas kiedy on może być spontaniczny. W momencie, gdy mówimy zamieszki, to jest kategoria, która nie opowiada się z góry w zakresie tej inicjatywy pogromowej, prawda? A jednocześnie posługuje się jakby opisem podobnym, bo chodzi tutaj po prostu o przemoc, w której występuje jakaś zbiorowość. Wiemy, że ta zbiorowość wchodzi w interakcję z drugą. Także jesteśmy w tym punkcie wyjścia w dosyć skomplikowanej sytuacji, bo zaczęliśmy od krytyki słowa i co teraz mamy dalej począć? To pan redaktor. Pan redaktor tylko dopowie w imieniu, bo taka jest rola moderatora, w imieniu tych, którzy słuchają, oglądają, a nie wszystko wiedzą i mogą mieć od razu jakieś wątpliwości, że pojawia się pewne napięcie między tym, co usłyszeliśmy przed chwilą od pana doktora Makowskiego, a tym, o czym teraz mówi pani profesor. Bo ja rozumiem to tak, że są takie plany polityczne czasem, takie środowiska polityczne, które chcą uniknąć tego odbieranego jako taki budzący grozę terminu pogrom, nazywając go zamieszkami. I tak postępują na przykład niektórzy dzisiejsi antysemici, nacjonaliści i tak dalej. Nie mówcie o pogromie, ile tam było ofiar na przykład w Krakowie w sierpniu 45 roku, raptem jedna. Jaki pogrom? I mówią wtedy zamieszki, zajścia. Więc tu mam taką wątpliwość. Niech się państwo na ten temat jakoś między sobą porozumieją, proszę, bo to jest akurat, wydaje mi się, dość ważne. No bo żeby nie wyszło na to, że ci, którzy używają słowa pogrom, to są od razu zideologizowani z jakiegoś powodu, na prawo, na lewo, wszystko jedno, ale zideologizowani. I że takie używanie tego terminu, który sam pani profesor przed chwilą przywołała także, no w jakiś sposób odbiera tę grozę temu, co oznacza naprawdę w odbiorze takich ludzi jak ja choćby słowo pogrom. Oczywiście, ale jeśli mogę, kontynuując to, co powiedziałam. W dalszym ciągu, tutaj w tym zakończeniu, w którym mojej książki, gdzie zaczynam od Jerzego Jarniewicza, ja wynotowałam wszystkie eufemistyczne znaczenia opisujące pogrom kielecki. Jest tu ich multum, część przytoczy. Więc w prasie na przykład mówiono, w prasie i w dokumentach UB mówiono o awanturze, neutralnie o wystąpieniach antyżydowskich, potem wystąpienia antysemickie, zajścia antysemickie, wydarzenia antyżydowskie, zaburzenia antyżydowskie, ekscesy antyżydowskie, zajścia manifestacyjne przeciw Żydom. Potem wchodzimy już w nieporadne eufemizmy. Reagowanie na Żydów, incydent z Żydami, wydarzenia żydowskie, rozruchy żydowskie, sprawa żydowska.
Są też zupełnie w inną stronę idące określenia, nawiązujące do tych, o których mówił Artur. Tumulcik na przykład, rozprawa, haratanina, rozruba, raban z Żydami. Większość jednak stosowała eufemizmy. Ofiary elementów reakcyjnych, wydarzenia kieleckie, zajścia kieleckie, wypadki kieleckie, sprawa kielecka albo bez przymiotnika. Zajścia 4 lipca 46, zaburzenia, niepokój, bałagan, burdy, rozruch na mieście. Tutaj dochodzimy do kwestii, której nie da się jednym zdaniem podsumować, bo czymś innym jest próba ćwiczenie w języku neutralnym, do którego zobowiązany jest badacz, który wie, że wybór języka w znacznym stopniu, ja uważam, że w 60 do 90%, tak, determinuje to, co, jaki rezultat otrzymamy. Żeby dać przykład z zupełnie innej dziedziny. Popularne jest dzisiaj określenie wojny kulturowe, przeciwko któremu jestem bardzo, bardzo, bardzo się przeciwko niemu opowiadam, ponieważ one sugerują, że to jest kategoria somebody else, to jest problem. To jest po prostu czyjś problem i to kogoś agresywnego, kto nam wypowiada wojnę, podczas kiedy określenie tego samego obszaru w kategoriach praw człowieka, praw obywatela, powoduje, że nie mamy żadnej wojny, tylko mamy domaganie się egzekwowania praw, które przysługują każdemu obywatelowi. I tu powoływanie się na obecność tego słowa w języku jest oddaniem pewnego pola poznawczego walkowerem. Takie jest moje zdanie w tej sprawie. Podobnie jest, uważam, z kategorią pogrom. Oczywiście to jest kategoria, która ma bardzo długie obywatelstwo, jest zrozumiała dla każdego i tak dalej, ale w związku z tym, jak ona jest nacechowana emocjonalnie, można nazwać ją w języku naukowym umbrella term. To jest kategoria, która zawiera bardzo wiele różnych podkategorii i tak nacechowuje naszą dyskusję, że trzeba i tak bardzo wiele czasu spędzić na wyjaśnieniu, z czym właściwie mamy do czynienia. Także nie jest to ze strony naukowców, którzy uciekają od tego słowa albo próbują je redefiniować, eufemizacja, o której można mówić w wypadku tych uzusów politycznych, kiedy chodzi o to, żeby zatrzeć ślad tej krwi na trotuarze. W tym przypadku chodzi o to, żeby być precyzyjnym i żeby nie determinować rezultatów badania naukowego poprzez nieprawidłową, nieneutralną terminologię. Neutralność w opisie jest niezwykle ważna, ponieważ to jest po prostu element uczciwości warsztatowej. Jeśli bardzo proszę to powiedzieć, idziemy dalej. To Artur, ja szybko też, dobrze? Dasz mi chwilkę. Tak. Sprawa jest krótka. Ja nie tyle broniąc słowa pogrom, do którego też mam coraz więcej wątpliwości, chcę powiedzieć, że ci, którzy go używają z drugiej strony, też niekoniecznie idą w kierunku nacechowania emocjonalnego, czy też przyjmują jakąś stronę. Słowa tego używa się, no właśnie, paradoksalnie z podobnych względów, o których mówiła Joanna, to znaczy dlatego, żeby być dokładnym, bo panuje szczególnie wśród badaczy hołdujących staremu sposobowi myślenia o pogromach, jako tych zorganizowanych przez Rosjan, nie wiem, Niemców przy okazji Jedwabnego, panuje takie przekonanie, że jak powiemy pogrom, to będzie wiadomo, o co chodzi. I to nie wynika z takiego układu, żeby chronić jakąś wspólnotę przed oskarżeniem o zorganizowanie pogromu. Wynika to po prostu z pewnego zasklepienia w jakimś sposobie myślenia. Natomiast chciałbym powiedzieć jeszcze krótko jedną rzecz, że właściwie mówimy o czasach współczesnych prawie, to znaczy o okresie powojennym, a tak faktycznie, jeśli mamy myśleć o językowych determinantach związanych z używaniem pewnych pojęć albo nie, trzeba wrócić do historii. Trzeba zacząć od początku, bo mamy tutaj nic innego jak pewien ciąg ewolucji. W 45 na język nakładają się kalki komunistyczne, nowo mowy marksistowskiej i cały ten anturaż powojenny, jak mówić o zagładzie, szukanie pewnych rozwiązań językowych. Natomiast już kiedy pogromy się działy w Imperium Rosyjskim gdzieś tam w XIX wieku, czy lepiej używać tego okresu początku XX wieku, same władze rosyjskie używają zamienników, używają słowa bezpariatki, co jest dokładnym tłumaczeniem tego, o czym mówiła
Joanna, a angielski mówi o disturbances, tak? Mówi o nawet nie riots, tak? O tych zamieszkach właśnie, które tam się dzieją. Zajściach, tak. Ja mam wrażenie, że sytuacja jest bardzo trudna i tak faktycznie na pańskie pytanie, na pytanie pana redaktora, jak my to rozumiemy, to będzie trudno odpowiedzieć, bo ja w książce, już kończę Kamilu, w książce, którą napisałem właśnie o wyobrażeniach dotyczących pogromów, o tym, skąd się wyniosło, że pogrom ktoś tam inny zrobił, ale zupełnie nie my, to trochę przewrotnie napisałem, że pogrom to jest masowy akt agresji antyżydowskiej i kropka, i tyle mi wystarczy. Mówiąc, że dokonuję redukcjonistycznej takiej definicji właściwie tego zjawiska i oczywiście się narażając z wielu stron na to, że a dlaczego nie użyłem takiej czy innej definicji. Jest to bardzo trudne, a właściwie uznałem, że jest bezprzedmiotowe, tak, żeby tą definicję budować. I tu wracam do tego, co mówiła Joanna, rzeczywiście na początku to słowo nie wyjaśnia nam właściwie niczego. Oddaję głos Kamilu. Ja tylko w uzupełnieniu tego, co Joanna i Artur powiedzieli, bo to jakby wyraźnie pokazuje, że tutaj między nami sporu nie ma. To znaczy dokładnie badając na przykład, pogrom przytyski z 1936 roku, wyszedłem od bardzo zgrubna, znaczy właśnie nie od definicji, a od kilkusłownego opisu pogromu jako zbiorowego aktu przemocy antyżydowskiej. Potem pokazuje różne pojęcia, których używali współcześni i historycy i wszystkie ograniczenia z nim związane. Czyli typu nie pogrom, bo nie było prowokacji zewnętrznej. Albo zajścia, ponieważ była pewna symetria, był kryzys ekonomiczny, symetria nienawiści między Żydami a chrześcijanami czy Polakami, która doprowadziła do spontanicznych zamieszek. Teraz to dekonstruując, chcąc pokazać, że owszem, był kryzys ekonomiczny i pewne napięcia społeczne, ale też czteroletnie świadome działanie, mobilizowanie do przemocy określonej grupy ludności, a pokazuje, w jaki sposób te konotacje, które są używane przez historyków, nie wyjaśniają tych rzeczy. To znaczy, kto się odwołuje do dokładnie, to jest to, co Joanna i Artur mówili, to znaczy to, że nie możemy pewnej eksplicite, bardzo dokładnej definicji przyjąć i potem jakby w prokursowe łoże przypadku wkładać, tylko wyjść z otwartą głową i być bardzo uczuleni na język, którym się posługuje. To jest dokładnie to, o czym przedmówcy mówili. I to jest ta nieidealna, ale jedyna metoda, którą powinniśmy się posługiwać. Bardzo być świadomi po prostu własnego języka i języka bohaterów naszych badań. To zrobiliśmy zresztą w projekcie, publikując wszyscy, jak tutaj siedzimy, te cztery tomy, prawda? Zostawiając no, pewną dowolność i nie dlatego, że nie mieliśmy pomysłu, ale właśnie dlatego, że właściwie narzucenie myślenia, co to jest pogrom, czy zamieszki, czy wartościowanie, nawet na poziomie języka, spowodowałoby od razu pewną selekcję, prawda? I pewne ukierunkowanie na opisanie, na analizę konkretnych przypadków, a my chcieliśmy pokazać szerokie spektrum tego zjawiska i myślę, że to akurat się udało. Dobrze, czyli proszę Państwa, jesteśmy mniej więcej na takim etapie, że mamy wątpliwości, zwłaszcza badacze, znawcy tematu, z używaniem samego terminu pogrom, ale nie mamy wątpliwości, że w historii i Polski, i naszego regionu, a nawet szerzej, w dłuższej perspektywie, w historii całej Europy i całej cywilizacji chrześcijańskiej, dochodziło do masowej przemocy antyżydowskiej, wymierzonej w Żydów. Tutaj rozumiem się, zgadzamy. I teraz chciałbym, żeby ktoś z Państwa na ochotnika zilustrował, o czym mówimy, opowiadając historię jakiegoś jednego właśnie, mówiąc potocznie, z tymi znakami wątpliwości, o których powiedzieliśmy wcześniej, pogromu. Oczywiście publicyście jak mnie, no to kojarzą się może najżywiej pogromy w Kielcach, wcześniej wspomniany pogrom w Jedwabnem, ale przecież były wcześniejsze, przedwojenne, o których już też słyszeliśmy od Państwa i były w ogóle historyczne. Już bardzo, bardzo dawno temu niestety dochodziło do tych aktów masowej przemocy wymierzonej w osoby żydowskie, w Żydów.
no, zwłaszcza na terenie carskiej Rosji, ale i później na ziemiach pod kontrolą polityczną rosyjską, jak choćby w Odessie. Ale kto z Państwa chciałby opowiedzieć możliwie zwięźle, przedstawiając właśnie te punkty węzłowe, które tworzą to piekło, jakim jest masowa przemoc wobec Żydów. Na jakimś przykładzie, no, czy pani profesor chciałaby na przykładzie Kieleckim o tym opowiedzieć, a panowie może potem się do tego jakoś odniosą, uzupełnią, podając inne przykłady, żebyśmy zrozumieli mechanizm, bo dla mnie jako laika jest rzeczą jednak wyraźną, że mechanizm w sumie wydaje się zawsze ostatecznie podobny i przynoszący podobne skutki, natomiast konkretne powody, inspiracje czy ich brak, konkretne przyczyny są różne. I zakończę tylko ze swojej strony tym, że, no, że oczywiście w takim potocznym wyobrażeniu, no ja jestem człowiekiem mediów, więc z definicji my musimy też dla dobra sprawy, a nie dla zaciemniania obrazu, upraszczać. Więc takim oczywistym przykładem, który się ludziom w ogóle tymi sprawami interesującymi od razu przychodzi do głowy, to nie jest tylko Jedwabne czy Kielce, choć może przede wszystkim, ale przecież też to, co byśmy nazwali pogromami nie dotyczącymi społeczności żydowskiej, Żydów, o czym będziemy może, jeśli czas pozwoli, na koniec chwilę będziemy mogli o tym porozmawiać. Więc wracamy teraz do tego mechanizmu, do tej struktury, czy jak to państwo uznają nazwać, pogromu, masowej przemocy wymierzonej w osoby żydowskie, Żydów. Pani profesor. Ja chętnie zacznę, bo wydaje mi się, że pogrom kielecki jest wszystkim nam bardzo dobrze znaną sytuacją i od niej można się odbić w kierunku odmian pogromów rozmaitych, gdzie sytuacja nie była właśnie taka jak w Kielcach. Pogrom kielecki jest też bardzo charakterystyczny i typowy, ponieważ on zaczął się od plotki Blood Libel, czyli obwinienia o to, że zostało porwane chrześcijańskie dziecko na krew, co było jednym z ważnych, choć nie wyłącznym, źródeł jak gdyby pogromów. Mamy taką sytuację. Ginie Henio Błaszczyk, 8-letni Henio Błaszczyk w Kielcach w lipcu 1944 roku, właściwie około 1 lipca on ginie i znajduje się po 3 dniach. W międzyczasie ojciec zawiadamia M.O. Kieleckie o tych poszukiwaniach. Rodzina jest dysfunkcyjna. Walenty Błaszczyk często pije. Matka żebrząca z trudem utrzymuje rodzinę wielodzietną. 3 lipca Henio odnajduje się i prawdopodobnie, skracam długą historię, bojąc się lania, mówi, że został porwany przez Żydów. To oznajmienie ma wielu świadków, bo to są sąsiedzi, którzy cieszą się z odnalezienia chłopca. Tego samego wieczoru Walenty Błaszczyk usiłuje zawiadomić milicję obywatelską o tym, że dziecko się znalazło i że było u Żydów, ale jest nietrzeźwy, odsyłają go, żeby złożył oświadczenie następnego dnia. Pojawia się rano i to oświadczenie składa i wtedy rozpoczyna się cały scenariusz, ponieważ oficer dyżurny, który
Właściwie to jest funkcjonariusz cywilny, nie oficer dyżurny, w którego gestii jest wysłanie patrolu. On rzeczywiście ten patrol wysyła, ale robi to tak nieumiejętnie albo tak bardzo lekceważąc sytuację, że ten patrol idąc po drodze rozpowiada o całej historii i ciągnie za sobą coraz większy tłum. Gdzie ten patrol się wbiera? Oczywiście do Komitetu Żydowskiego, no bo chodzi o sprawdzenie, czy tam są ci Żydzi, którzy porwali Henia. W międzyczasie z tym patrolem idzie również ten pokrzywdzony ojciec oraz jego kum oraz Henio Błaszczyk i tak rośnie tłum, aż w końcu zaczyna się zbiegowisko pod plantami 7/9. Zaczyna się od nieumiejętnie przeprowadzonej rewizji w pomieszczeniach Komitetu Żydowskiego. Ściągają tam i zostają ściągnięte coraz większe siły milicyjne. Te siły zostają w którymś momencie, usiłują być zastopowane, bo tam się rozgrywa w tle dramatyczna konfrontacja pomiędzy milicją obywatelską skłóconą z Urzędem Bezpieczeństwa. Wydawane są sprzeczne rozkazy. Ludność kielecka gra w głuchy telefon z milicjantami, z żołnierzami KBW, którzy się tam znajdują pod plantami, pod budynkiem na plantach. Ci, którzy idą na planty, nie wiedzą, że idą bronić Żydów. To jest może coś, co najwięcej wyjaśnia. To są ludzie z poboru, to znaczy są to młodzi chłopcy spod Kielc, którzy nie ma żadnej szansy, żeby nie wierzyli w to, że Żydzi porywają chrześcijańskie dzieci. Oni są tymi samymi ludźmi, którzy oblegają Żydów na plantach. Ponieważ milicja i KBW dopuszcza się karygodnych rzeczy, w związku z tym szyki milicyjno-żołnierskiej i szyki i obecność ludności, te dwie grupy natychmiast się mieszają. I tak powstaje właściwie ta mieszanina pogromowa, ponieważ nie wiadomo, kto kogo broni, kto kogo atakuje. Sami żołnierze ci, którzy deklarują, że chcą bronić Żydów, atakowani są przez tłum. Na plantach znajdują się również ludzie, zupełnie innym przypadkiem. Byli tam na przykład oficer Urzędu Bezpieczeństwa, Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa, Albert Grünbaum, który usłyszawszy na mieście, że taka jest sytuacja, że Żydzi są oskarżeni, ponieważ był Żydem, rozumiał, jaki efekt to może przynieść. I ten człowiek, który przebywa na plantach do godziny 13, potem zostaje cudem przez kolegów wyprowadzony z budynku, on organizuje obronę w dwóch pomieszczeniach Komitetu Żydowskiego. Ale do godziny 12 już pada wiele ofiar, a potem druga fala pogromu wiąże się z wyjściem, zbrojnym wyjściem robotników Ludwikowa i innych fabryk kieleckich. Oni są uruchomieni plotką o tym, że właśnie krewny jednego z robotników został porwany przez Żydów, więc robotnicy idą bronić Henia Błaszczyka. I ta sytuacja daje taki efekt, jaki znamy, to znaczy 42 osoby zabite, bardzo wielu rannych. To, co się nazywa pogromem kieleckim. Podsumowując, pogrom kielecki, ja tu przyjmuję taką zmodyfikowaną definicję Roberty Seneschal de la Roche, którą opracował Walter Bergman. Pogrom kielecki jest to akt kontroli społecznej. Jest to rodzaj samosądu, mówiąc językiem uproszczonym, którego dokonuje społeczeństwo zbulwersowane tym, że nie dostaje pomocy od rządu czy też władz, które nie karzą dewianta, kogoś, to jest postrzegany jako łamiący reguły normy społeczne. W tym przypadku norma społeczna jest oczywista. Nie wolno porywać dzieci na mace, prawda? Wszyscy w ogóle nie wolno porywać. Co więcej, ta maca tu, ona została zmodernizowana, bo już nie działała, nie była tak nośna, więc mówiono o tym, że te dzieci porywane są na transfuzję.
na transfuzję, bo... Transfuzję krwi oczywiście. Tak jest, chodzi o to, żeby pozbawione zostały krwi, żeby tą krwią wzmocnili się Żydzi osłabieni po Holokauście, więc jest to zupełnie demoniczna wersja plotki, ale ona po prostu bardzo przemawia do wyobraźni. I że tak powiem, naród kielecki, on po prostu bierze sprawę w swoje ręce i dokonuje jakby aktu... sprawiedliwości w swoim rozumieniu. Tak jest. To jest rzecz, której nie towarzyszy według wszelkich ustaleń żadnego rodzaju konspiracja, żaden spisek nie był czymś, co przygotowało ten akt sprawiedliwości. Niestety akty sprawiedliwości społecznej mają często do siebie to, że właśnie przybierają taką formę. Można tylko powiedzieć, że były okoliczności, które sprzyjały temu, że to się stało. I tą okolicznością głównie była obecność w Milicji Obywatelskiej, również w KBW, a także w Wojewódzkim Urzędzie, w Wojewódzkim i Powiatowym Bezpieczeństwa Publicznego, które w czasie wojny mordowały Żydów. To jest odkrycie, którego dokonano w czasie kwerendy. Obecność tych ludzi, którzy zostali postawieni w pozycji strażników, a sami mieli okoliczności bardzo ważnych dla zrozumienia, jak mogło do tego dojść. Druga okoliczność jest taka, że łatwiej było plotkę pogromową uwierzyć ludziom, którzy mieszkali w żydowskich mieszkaniach. To znaczy te kwestie restytucyjne w Kielcach bardzo nabrzmiałe, tudzież inne kwestie rzutujące na napięcia społeczne w Kielcach usposabiały jak gdyby do tego rodzaju aktu niesprawiedliwości społecznej, którą był pogrom kielecki. Jeśli mogę, panowie, historycy, badacze. Jeśli mogę do tego, pogrom kielecki jest oczywiście jakimś punktem wyjścia, ale pamiętajmy, że mówimy teraz w systemie trochę ahistorycznym. Mam wrażenie, że jeśli rozmawiamy o przemocy zbiorowej wobec Żydów, istotnym punktem jest też swego rodzaju doświadczenie. To znaczy nawet jeśli nie bezpośrednie uczestnictwa w takich wydarzeniach wcześniej, to wiedza o tym, mówiąc krótko, jak to się robiło. Oczywiście tak jak też rozmawialiśmy wcześniej, inne wydarzenia, które można by określić mianem pogromów, mają cechy wspólne i odrębne. Też kiedyś o tym trochę pisałem, że to jest problem definicyjny właściwie, bo są pogromy Żydów podobne bardziej do pogromów Afroamerykanów i są takie, które prawda, no, mają wiele wspólnego tak ze sobą, czyli jakby w tym, ogniskując się na Żydach. Coś, co jest rzutujące, znaczy oskarżenie o mord rytualny, czyli ta legenda o krwi, to rzeczywiście element, który przede wszystkim pojawia się w okresie późniejszym, powojennym. W carskiej Rosji właściwie mamy sporadyczne, patrząc na statystykę, ile tych pogromów było, sporadyczną korelację z oskarżeniem. Owszem, najsłynniejsza jest przed pogromem kiszyniowskim. Najsłynniejsze wydarzenie, które doprowadza potem tak do aktu pogromu. I mamy właściwie chyba dwa przypadki litewskie i tak faktycznie większość pogromów wybucha trochę w innych okolicznościach. Ja dodałbym do tego, nie posługując się konkretnym przykładem, bo każdy byłby trochę inny, jak mówiłem, i każdy byłby troszeczkę inaczej konstruowany. Dodałbym jeszcze bardzo ważny element, który tu się trochę pojawił w wypowiedzi Joanny, mianowicie przed pogromem musi istnieć konflikt między wspólnotami. Pogrom to nie jest sytuacja, która wybucha nagle, jak wszyscy się kochają, lubią i uważają, że wszystko jest okej. Konflikt, który nawet może przebiegać na poziomie
na poziomie, no, powiedzmy, jakimś symbolicznym czy nierealnym. Nie tak, że wszyscy krzyczą na siebie, widząc się na ulicy, ale narasta pewne napięcie. To jest widoczne właściwie w każdej sytuacji i ono może mieć różne podłoże. W tym przypadku, w przypadku Kielc, ma podłoże związane z okolicznościami po wojnie, które były po wojnie, tak? Znaczy z, mówimy kwestią, o 1946 roku. Tak, to no, po wojnie, a więc kwestią zajętego mienia, kwestią pewnych uprzedzeń i wierzeń, które pozostają wśród niższych warstw ludności, ale w Rosji carskiej w początkach XX wieku mamy silną opcję polityczną, również o której pewnie Kamil też będzie mówił zaraz na międzywojnie, prawda? Która nakłada się na pewne wyobrażenia. W Rosji też mamy silną transformację społeczną, czy do głosu próbują dobić się ludzie z niższych warstw społecznych po uwłaszczeniu, ci, którzy nagle szukają sobie miejsca, mają pewne aspiracje, a ich językiem jest przemoc, bo takim językiem często mówili, prawda? A ich językiem, a nie posiadają innych narzędzi, by wyrażać swoje potrzeby, by te aspiracje spełniać. Więc to jest kolejna, no może taka szersza, powiedzmy, przyczyna, znaczy szerszy element, który się mieści i trochę mam wrażenie w tym, co mówiła Joanna, też się mieści, to znaczy pewne elementy tych potrzeb, aspiracji nowych, niższych warstw społecznych są tutaj widoczne. Na pewno też występuje w niemalże każdym przypadku coś w postaci takiego zapalnika. Ja jestem daleki od budowania jakiegoś modelu, bo nie uważam, że jest to dobra droga. Jak mówię, te wydarzenia się bardzo od siebie różnią, ale tu mamy Henia Błaszczyka, który został potencjalnie porwany przez Żydów, prawda, zniknął. Gdzieś tam mamy w 1905 roku portret cara zniszczony przez Żydów. W Białymstoku, moim ulubionym, mamy procesję i zabicie policmajstra przede wszystkim przez Żydów, podobno, chociaż sprawa nie jest taka jasna. Drobny punkt, który nagle jest takim tak zwanym zapalnikiem. Też się tak popularnie o całej sprawie mówi. Tak, ale żeby się zapalił, musi być materiał zapalny. O tym mówiłem, musi być ten konflikt, tak, który, tak, na który pada iskra. Musi być ten podłoże. Spór. I no tutaj właśnie jest dodatkowo bardzo, bardzo na pewno ten problem skomplikowany. Bardzo cieszę się, że Państwo powiedzieli o podłożu, bo ja chciałem jakby nawiązać i do wypowiedzi Joanny i Artura i zacząć rzeczywiście od przypadku Kieleckiego, a potem też pokazać, jak to samo, znaczy z tej samej perspektywy można patrzeć na inne przypadki i posłużę się dwoma, jednym bardzo znanym, czyli Jedwabieńskim, a drugim pogromu wielkanocnego w Warszawie pod koniec marca 1940 roku. To znaczy zauważmy, że na pogrom Kielecki, tak, możemy patrzeć z różnej jakby perspektywy czasowej, możemy z tej, której zaprezentowała Joanna, ponieważ nie miała więcej czasu, natomiast jej wartość jej badań, szczególnie jej poprzedniej książki okrzyków pogromowych, jest właśnie sięganie jakby głębiej i do tego chciałem nawiązać. Natomiast możemy równie jakby uzasadnioną procedurą badawczą, innego rodzaju refleksją, jest na przykład sięgnięcie, powiedzmy, początek od 1918 roku, kiedy w Kielcach miały miejsce zaraz po I wojnie światowej zbiorowe i duże zajście antyżydowskie. Potem jest okres lat 31-35, czyli bardzo mocnego, równocześnie antysanacyjnego i antyżydowskiej mobilizacji politycznej ruchu narodowego. Potem jest okres przemocy zbiorowej, takiego apogeum 35-37, okres wojny. I potem wreszcie tak, 4 lipca 1946 roku. I zauważmy, że a propos okrzyków pogromowych, że tu jest jakby kluczowa sprawa jakby sięgnięcia diachronicznego w czasie jakby głębiej i pokazania, w jaki sposób pewne kategorie myślenia o Żydach jakby są, jakby ludzie się ich uczą, tak? Jest to, co Artur powiedział, uczenie się jakby przemocy, albo jak pewien dyskurs elit antysemicki radykalny spływa na ulicę. Dlaczego ja widzę taką wielką wartość w kategorii okrzyków pogromowych, którą Joanna Tokarska-Bakiec sformułowała? Ponieważ jak popatrzymy na klasyczne studia historyczne, to one mają tendencję do koncentrowania się na tak zwanym wąsko pojętym dyskursie. Co prasa antysemicka pisała o Żydach? Co elity mówiły o Żydach? Co Roman Dmowski pisał o Żydach? Natomiast tego rodzaju antropologiczne pojęcie pozwala nam studiować, w jaki sposób kategorie elit się przechodzą jakby na ulicę, w jaki sposób one się łączą i mieszają z kategoriami tradycyjnymi. Bo a propos Henia Błaszczyka, tak, i tej całej figury Żydu, jakby Żyda krwiopijcy, mamy
klasyczną legendą o mordzie rytualnym i mamy połączenie z Żydem komunistą, z Żydem jako tym wewnętrznym, nowoczesnym zagrożeniem i to wszystko jakby społecznie spływa i się odkształca. I jakby tego rodzaju głębsza perspektywa pozwala nam to studiować. I teraz popatrzmy na przykład na pogrom jedwabiński czy na pogrom wielkanocny w Warszawie. Debata, która była wokół Jedwabnego, albo się koncentrowała dosłownie na dniu pogromu, albo na tym okresie, tak, początku radzieckiej okupacji od 30 latach 39-41. Ale jeżeli byśmy dokładnie takie prosopograficzne badania zrobili wszystkich uczestników, których znamy i prześledzili, co oni robili w latach 30., to nam zupełnie innego rodzaju wiedzę może przynieść. Tak? Może nam przynieść wiedzę na przykład, jak to pierwsze pokolenie chłopów, które poszło do szkół, jest jakby pod wpływem, tak, radykalnego ruchu narodowego i te kategorie jakby przejmuje. I jak to potem w nowej zupełnie sytuacji zaczyna działać. To oczywiście nie znaczy, że my powiemy, że to, co się stało w Jedwabnem, skonstruowane było przez Polski Ruch Narodowy w latach 30., ale widzimy pewne nieoczekiwane konsekwencje pewnych procesów, tak? Też uciekamy od takiej infantylizacji. Polacy dobrzy, Polacy źli, winni, niewinni, tylko pokazujemy skomplikowany proces historyczny, w którym różni ludzie brali różny udział i często pewne konsekwencje działań mających, powiedzmy, 10 lat wcześniej były nieoczekiwane, znaczy zupełnie nieoczekiwane jakby przyniosły skutki 10 lat później. I tak samo zupełnie już kończąc, wracając do pogromu wielkanocnego. Mamy sytuację, rzeczywiście tutaj nie ma takiego sporu, jak jeżeli chodzi o pogrom jedwabiński, że tutaj wszystkie źródła, które są, pokazują, że to była jak najbardziej niemiecka jakby prowokacja. Natomiast przyznanie tego nie oznacza, że były grupki byłych działaczy ONR-u i członków ONR-u, którzy byli bardzo aktywnie zaangażowani, jak i źródła, które mamy, też pokazują, jak do określonych grup społecznych, głównie do młodzieży, do jakby językiem Czarnowskiego, jakby tych ludzi w służbie przemocy. Sociologa polskiego. Tak, jakby jak do nich ta agitacja, ta prowokacja niemiecka trafia. To znaczy, to nie jest, no, to się nie dzieje w próżni, to co Artur powiedział, tylko tam jest pewien proces historyczny, pewien proces socjalizacji, ich uczenia się tych kategorii myślenia, które stają się kategoriami działania, tak? Stają się tymi okrzykami pogromowymi. I już ostatnie zdanie. To wszystko, co moi też przedmówcy powiedzieli, pokazuje, że tak naprawdę badania pogromów nie są tylko badaniami pogromów, ale są badaniami mobilizacji politycznej, badaniami relacji ekonomicznych, struktury społecznej, pewnego długiego trwania też kategorii kulturowych. I myślę, że to akurat wszyscy moi przedmówcy w taki sposób historię, antropologię historyczną uprawiają i moim zdaniem jest to najcenniejsze podejście, które nas też wyzwala od takiego infantylizmu dyskursu publicznego, przepraszam, na ten temat. Dziękuję. Ja bym, pozwólcie Państwo, jeszcze jedną rzecz dodał, żeby ci, którzy nas słuchają, mieli jasność. To znaczy, warto pamiętać, że pogrom to nie jest takie zero-jedynkowe wydarzenie, w którym źli ludzie biją Żydów. Mówimy jasno i to, co mówił Kamil, ale także Joanna, mówimy też o pewnej interakcyjności zdarzenia, to znaczy nie tylko oczywiście, chociaż też o samoobronie, która gdzieś tam w okresie, którym ja się zajmuję, była bardzo aktywna i właściwie w różnych przypadkach dochodziło do starć, niemalże wojen domowych, miejskich, prawda, ale także mówimy o działaniach prewencyjnych, antypogromowych, które już od początku XX wieku były podejmowane przez różne gremia, o tworzeniu struktur obrony fizycznej, właściwie o czym pisała Alina Cała, w okresie powojennym również, prawda? Więc musimy koniecznie pamiętać, że to jest tak, że Żydzi nie byli takimi biernymi uczestnikami tragicznych wydarzeń. Że oczywiście byli ofiarami, o tym należy pamiętać, ale nie zapominajmy o pewnej aktywności również, tak, tej drugiej strony. To nie były takie bierne osoby, które czekały na to, aż zostaną zabite czy podróbowane. To warto uświadomić, myślę. Spróbujmy ten etap podsumować. Więc mniej więcej tak to rozumiem. To zjawisko zbiorowej, niekoniecznie zorganizowanej, ale na pewno zbiorowej przemocy antyżydowskiej ma wiele wcieleń, ma wiele twarzy, ale zawsze ma podłoże, z czegoś wyrasta, skąd się bierze.
I trzeba by dużo czasu poświęcić, nie mamy teraz tyle czasu, żeby szczegółowo przedstawić, jak różne mogą być elementy tego podłoża. Nas dzisiaj interesuje to, że bez tego podłoża prawdopodobnie do takich aktów zbiorowej przemocy antyżydowskiej by nie dochodziło albo dochodziłoby na inną, może mniejszą skalę. I wreszcie, że uczestnicy tych pogromów to mogą być ludzie bardzo różni, kierujący się bardzo różnymi powodami, działający czasem spontanicznie w ramach jakiegoś wzmożenia społecznego, ale mogą być też ludzie, którzy mają w tym swój cel, albo polityczny, albo materialny, albo jakiś inny osobisty, o którym dzisiaj już może nawet nic nie wiemy. W każdym razie nie da się, tak to rozumiem, co Państwo dotąd powiedzieli, wskazać jednego mechanizmu rządzącego tymi aktami przemocy antyżydowskiej i nie da się wskazać jednej motywacji, jednego tylko powodu, dla którego do aktów zbiorowej przemocy antyżydowskiej dochodzi. Dobrze mówię? Tak. Może być. Tak, pełna zgoda. Jeżeli mogę jedno zdanie dodać, tak, możliwe, oczywiście. W takim bardzo jakby efemerycznym, ale co łączy pewnie większość przypadków, które skłonni byśmy byli uznać za zaścia albo pogromy antyżydowskie, i to i Artur, i Joanna dużo na ten temat pisali, jest pewien mit, pewna legenda, mówię, czy symbolizm Żyda jako zagrożenia. To też Joanna Michlis, taka jest książka jej ważna. Ale też zagrożenia z różnych względów, prawda? Tak, tak. I oczywiście to są różne względy. Dalej już się robi różnie, tak. Jest ten nadatek symboliczny, to znaczy tutaj zawsze Żydzi jako zbiorowość są też karani, tak, za wyimaginowane czy prawdziwe działanie jednej osoby, ale to jest możliwe, to ukaranie, że wszyscy tak naprawdę są z tą osobą powiązani, więc to jest, no, jest wiele innych przyczyn, wiele innych kontekstów, ale to jest jeden z kontekstów, który się często w bardzo różnych przypadkach pojawia, tak bym ostrożnie powiedział. Dobrze. Ostrożność jest zawsze mile widziana, ale z drugiej strony też ważne jest, żeby nasza widownia miała możliwie precyzyjne wyobrażenie, o czym mówimy, bo jednak bardzo by mi zależało na tym, żeby nikt nie odniósł takiego wrażenia, że właściwie te zbiorowe akty przemocy antyżydowskiej, no mój Boże, zdarzały się tak samo jak wiele innych aktów zbiorowej albo indywidualnej przemocy. I ja jako publicysta, który się interesuje sprawami polsko-żydowskimi od wielu lat, to jednak no mam pewien kłopot z tym, żeby ktoś tak właśnie nie pomyślał, że my to jakoś trochę rozmiękczamy, mówiąc o tych wszystkich wielowarstwowych komplikacjach. Ktoś, kto przeczytał choćby opis pogromu Kowieńskiego, nie ma żadnych wątpliwości, że to było wcielone zło. To znaczy stało się coś, co przekraczało wszelkie możliwe granice, bariery bez względu na to w stosunkach między ludźmi, a na dodatek jeszcze niestety sąsiadami, a nawet zaprzyjaźnionymi rodzinami. I właśnie bardzo by mi na tym zależało, żebyśmy jednak o tej grozie doświadczenia pogromowego mówili też, pamiętając te przerażone twarze dzieci, starców, kobiet, które znalazły się w tym oku cyklonu, w tym piekle po prostu pogromowym. I teraz chciałbym, żebyśmy, bo mamy oczywiście już nie tak dużo czasu, zajęli się może dwoma sprawami na koniec.
po pierwsze reakcją, tak jak Państwo jako badacze ją mogą nam przedstawić. Z jednej strony może mniej polityków nawet, bo politycy wiadomo, że są uwikłani w różne tam konteksty i bardzo rzadko przyjmują do wiadomości grozę tych wydarzeń i tak dalej. Ale chciałbym zapytać syntetycznie o reakcję z jednej strony Kościoła, władz kościelnych, no bo to jest jednak ciągle w polskiej historii politycznej, społecznej, kulturalnej, każdej, czynnik bardzo istotny, też współkształtujący, jak rozumiem, wyobrażenia o Żydach i relacjach polsko-żydowskich, a z drugiej strony inteligencji. Jak te dwa środowiska, jeśli tak można powiedzieć, bardzo znaczące w polskim życiu publicznym reagowały, bo przecież owszem, o ile dobrze pamiętam, no pogromy w takim znaczeniu posępnym, o którym rozmawiamy, w Polsce się skończyły w latach powojennych. Już potem pogromów nie było, ale wcześniej było ich bardzo dużo i rzeczywiście one też w jakiś sposób kształtowały wizerunek Polski w opinii międzynarodowej. Jest i taki aspekt, w tym w opinii żydowskiej. Ale o wszystkim nie możemy powiedzieć, więc zostawiam teraz Państwu swobodny wybór oczywiście tego, co chcielibyście jako najważniejsze w tym bloku, powiedzmy, przedstawić naszym słuchaczom. To może chronologicznie. Ja bym zaczął od tym okresie wcześniejszym, bo do tego chciałbym się tylko odnieść. A więc do okresu XIX stulecia, do I wojny światowej, bo to jest moje pole badawcze i tu rzeczywiście kilka ciekawych rzeczy się znajduje. Po pierwsze, jeśli mówimy o latach 80., kiedy przemoc antyżydowska na taką skalę, w sensie przemoc zbiorowa, pojawia się na ziemiach polskich i potem w latach 90. w Galicji, trzeba powiedzieć, że w latach 80. Kościół próbuje zdać egzamin, od Kościoła zacznę, i właściwie nasze myślenie i zainteresowanie pogromem warszawskim, jak się okazało, nie tylko pogrom warszawski, chociaż było przekonanie, że to jeden taki przypadek, właściwie nastawieniem na słowo przypadek się pojawił, no to się zaczęło od listów pasterskich, które opublikował Szymon Rudnicki, a potem znaleźliśmy początek tej historii, to znaczy znaleźliśmy zestawy ulotek, plakatów nawołujących do zabijania Żydów, do bicia, które kolportowano w różnych miejscach Królestwa Polskiego. Kościół, wydając listy pasterskie, próbował uspokoić troszeczkę w specyficzny sposób, to znaczy mówiąc oczywiście, że nie po chrześcijańsku jest atakować innych ludzi, to jest wbrew nauce Kościoła, ale tak faktycznie nie bronił tutaj Żydów jako takich, ale bronił przede wszystkim ładu społecznego i spokoju społecznego, żeby to się w jakiś sposób nie rozlało. Groźba była ogromna, bo znamy tylko pewnie wierzchołek Góry Lodowej, ale plakaty, które znamy z Kieletczyzny, z Lubelszczyzny i z Warszawy, posługują się językiem no, właściwie III Rzeszy. To znaczy pisząc Żydzi, brudna nacja żydowska, jutro będziemy ich tam się zbierać i mordować. To jest pierwsza rzecz. Stanowisko Kościoła zmieniło się jednak w okolicach rewolucji 1905 roku i w momencie, kiedy w Królestwie co prawda pogromów nie było, ale groźba pogromu wisiała wszędzie, nawet w Warszawie, duchowieństwo wycofało się z aktywnego przeciwdziałania. Tam problem był inny. Tam się rozpoczyna już walka z lewicą, mówiąc krótko, i Kościół jest nastawiony na troszeczkę innego przeciwnika, tak to nazwijmy. Duchowni się oczywiście wypowiadali po pogromie białostockim szczególnie, bo mówimy tutaj o kościele katolickim akurat, cerkiew jest odrębną trochę sprawą i tam chociażby biskup Rob pewne wypowiedzi niefortunne zresztą przedstawił, potem mu zarzucano jawny antysemityzm, on się szybko wycofywał i bronił, że to straszna tragedia, która spotkała białostockich Żydów. Ale generalnie te działania w okolicach 1905 roku były już zupełnie inne niż wcześniejsze. Jeśli chodzi o inteligencję, no cóż, proszę Państwa, nawet
endecko nastawiona inteligencja nigdy wprost nie powiedziała, że to dobrze w XIX wieku. Mówię, że to dobrze, że te pogromy się dzieją. W prasie endeckiej pisano, że no przemoc jest czymś złym. No oczywiście Żydów nie lubimy, ale generalnie to nie jest droga. Ale dlaczego to jest ważne? Dlaczego krytykowano przemoc? Dlatego, że uznawano, że pogromy są robione przez Rosjan, a gromić to znaczy kolaborować z Rosjanami. W związku z tym nawet organizacje prawicowe twierdziły, że to jest zła droga, że nie powinniśmy iść w tym kierunku. Inteligencja lewicowa oczywiście miała też swój interes w całości sprawy i ja uważam, że generalnie zjawisko przemocy, zbiorowej przemocy antyżydowskiej w początkach XX wieku, bez względu na to, o jakiej grupie ideowej inteligencji mówimy, było w jakimś sensie z premedytacją wykorzystywane do celów politycznych. I tak jak pan mówił, odejdźmy od polityki, tu się nie bardzo da, mówiąc krótko, bo pogrom błyskawicznie stał się zagadnieniem politycznym i pewnym narzędziem do uzyskiwania różnych celów, o których nie chcę mówić, nie przedłużając całej sprawy. Pan Kamil Kijek? Dobrze, tak. To ja też, ja krótko powiem może o kilku aspektach międzywojnia, szczególnie tej ostatniej dekady, czyli lat 30., no, które są bardzo dla nas istotne, bo to jest ten bezpośredni okres poprzedzający zagładę, tak, i wczesne po wojnie. Jeżeli chodzi o reakcję społeczeństwa, to no, ewidentne jest dla mnie to, i to jest oczywiste w większości przypadków, że w samych tak akcjach, działaniach pogromowych zazwyczaj bierze jakby mniejszość udział. Natomiast to jeszcze jakby samo w sobie stwierdzenie nic nie znaczy, bo popatrzmy na sytuację od 30 do 35 roku, gdzie niewątpliwie ogromną większość, to według raportów policyjnych, ale też prasy prawicowej, prasy sanacyjnej, tutaj nie ma sporu, wszyscy są zgodni, ogromna większość ataków na Żydów fizycznych jest popełniana przez tak zwanych młodą część Stronnictwa Narodowego i różne organizacje, które z tego wychodzą, między innymi ONR. W 1935, tak, umiera Piłsudski, kryzys społeczny się jeszcze pogłębia, też te 4-5 lat jakby ciągłych fizycznych ataków powodują takie napięcie społeczne, że mogą, że też wybuchają akty jakby spontaniczne, nie do końca spontaniczne, które się na to nakładają. Natomiast zauważmy, jaki fascynujący, jaki ważny i ciekawy i straszny proces się dzieje, jak następuje przesunięcie mentalnej granicy. To znaczy, skoro jakby ciągle jest jakby przemoc antyżydowska i Żydzi coraz bardziej reagują i coraz bardziej te bójki są chrześcijańskie, żydowskie, tak to jest relacjonowane, to ja może potępiam przemoc, ale Żydzi są problemem. Widzimy wyraźnie, jak tego rodzaju myślenie postępuje. To znaczy widzimy, jak radykalne działanie małej grupy ludzi, i to zresztą analogię dzisiaj możemy widzieć, przesuwa to, co jest środkiem w dyskursie, to, co jest tym złotym środkiem, radykalnie przesuwa i Żydzi stają się problemem. I zresztą taki jest kontekst jakby zmiany polityki wobec ludności żydowskiej sanacji po 1935 roku i tego, że sanacja mówi, no my jesteśmy przeciwko przemocy, potępiamy tych prawicowych barbarzyńców, ale my w sposób cywilizowany problem żydowski chcemy rozwiązać poprzez dyskryminację i zmuszenie Żydów do emigracji. Więc tutaj jest ten przykład, jak ruchowi narodowemu nie udało się sanacji obalić i za życia Piłsudskiego po jego śmierci, natomiast wpłynąć na władzę jakby się udało, i to w kontekście jakby reakcji społecznych jest bardzo ważne. Jeżeli chodzi o Kościół i inteligencję, to znowu nie ma jednej odpowiedzi. Zacznę od inteligencji. Oczywiście jest inteligencja liberalna, inteligencja lewicowa, która się w różny sposób sprzeciwia. No i domyślam się, że też żydowska, prawda? Tak, tak. Mamy żydowska? Też zorganizowaną żydowską opinię publiczną. Oczywiście, no, co do Żydów nie ma wątpliwości, ja się bardziej Żydami zajmuję niż przemocą antyżydowską, więc mógłbym dużo o tym opowiadać, ale tu nie ma wątpliwości, że Żydzi byli przeciw. Natomiast inteligencja polska czy chrześcijańska, która jednoznacznie występuje przeciwko pogromom czy atakom na Żydów, mówi, że one są złe niezależnie od wszystkiego i nie chcą niczym innym dyskutować, jest w mniejszości. Zresztą to warto wspomnieć choćby Czesława Miłosza, poczytać z Wilna, jak vis-a-vis większości kolegów, jakby jego postawa wygląda. I teraz, o czym my zapominamy, my bardzo lubimy wejść w taki współczesny inteligencji dyskurs i mówić o tym motłochu, o tych plebejach, którzy atakują Żydów. Najbardziej antysemicką bodajże grupą społeczną w latach 30. i najbardziej najżywiej uczestniczącą w przemocy fizycznej przeciwko Żydom są studenci.
I to zarówno w uniwersyteckich miastach, jak i przez całe lata 30. ci studenci wysyłani są na prowincje i kluczowe role w tych wszystkich prowincjonalnych aktach przemocy antyżydowskiej odgrywają. Oni są też kluczowi właśnie w formowaniu tych krzyków, okrzyków pogromowych, importowaniu miejskiego, nowoczesnego dyskursu antysemickiego na tereny prowincjalne, więc nigdy nie możemy o tej roli inteligenckiej zapominać. I znowu ci sami inteligenci często podczas wojny będą przerażeni tym, co się dzieje, będą potępiać Holokaust, potępiać będą szpalcownictwo i tak dalej. Natomiast często te same osoby, i ja nie mówię, że one są winne temu, co się podczas wojny działy, ale współtworzyły sytuację poprzez formowanie dyskursu, bo nie były tak świadome tego oczywiście, do czego to może doprowadzić. I to jest też szalenie istotny aspekt sytuacji. Jeżeli chodzi o Kościół katolicki, to znowu jego postawa jest niejednorodna, natomiast problematyczna w każdym wymiarze. Bo z jednej strony mamy dość rzadką postawę biskupa Kubiny, i tutaj Joanna więcej mogłaby opowiedzieć, już w latach 30., który się z kręgu biskupów wyłamuje, dosyć mocno potępiając akty przemocy antyżydowskiej, ale on to też w ramach pewnego kościelnego dyskursu wczesnego robi i to nie jest bardzo daleko idące potępienie, ale nie należy zapominać, że dominującą zupełnie postawą hierarchii jest ta zamanifestowana przez kardynała Chlonda, który mówi: przemoc fizyczna przeciwko Żydom jest zła, ale to są komuniści, pornografowie, dzieci żydowskie razem z polskimi dziećmi w szkole zatruwają ich katolicyzm, mentalność. Żydzi są problemem, są tym wewnętrznym problemem po prostu ogromnym, który my Polacy mamy. No i teraz to oczywiście ma znaczenie zarówno w latach 30., jak i potem. Należy też pamiętać, że w latach 30. Wchodzi na arenę publiczną młode pokolenie księży, które jest bardzo mocno związane z ruchem narodowym. To znaczy, jeżeli chodzi o województwo kieleckie, tam na przykład posłem z Radomia w latach 30. był ksiądz Adam Błaszczyk, on był posłem Stronnictwa Narodowego, który wprost mówił o tym, że popatrzcie, co Hitler robi w Niemczech, jeżeli chodzi o ustawy norymberskie, o cały też przewrót, przejęcie władzy, to samo powinniśmy zrobić w Polsce, zarówno z sanacją, z przejęciem władzy, jak i z Żydami. I bardzo dużo raportów policyjnych, relacji prasowych z różnych stron, też relacji prasy narodowej pisze, tak, ten ksiądz w tej parafii jest po naszej stronie. I zresztą widzimy pewną korelację, że tam, gdzie księża, jeżeli chodzi o prowincje, mają znacznie sympatię narodową albo są członkami Stronnictwa Narodowego, to jest większe prawdopodobieństwo, że zarówno komórki Stronnictwa Narodowego się rozwiną, jak i akty przemocy antyżydowskiej będą miały miejsce. Oczywiście jest część hierarchii, której się to nie podoba. Tego rodzaju polityzacja czy związki z jedną partią polityczną tych organizacji. I już tylko na koniec, oczywiście to nie znaczy, że nie możemy się tylko na ruchu narodowym fiksować, bo są różne inne osoby, które biorą udział, spontanicznie się włączają, odchodzą z jednej partii do drugiej. Są przedstawiciele sanacji, mamy na przykład przykłady, gdzie sanacja jest słaba i jest pewnego rodzaju anomia polityczna powstaje, to ci młodzi ludzie przechodzą do nowej prężnej organizacji w latach 30., którą jest Ruch Narodowy i więcej jest tego rodzaju działań. Więc oczywiście znowu sprawa jest bardzo skomplikowana. Natomiast jeżeli chodzi o Kościół, o inteligencję podsumowując, jak i o ogólną reakcję społeczną w międzywojniu wobec pogromów antyżydowskich, to mówiąc najogólniej, należy ją jako problematyczną. Znaczy zdefiniować, że jest tutaj problem, że nie wszyscy dopuszczają się aktu przemocy antyżydowskiej, ale to przesunięcie granicy i pewnego rodzaju tolerancja czy możliwość sobie wyobrażenia jest możliwa. Też już ostatnia rzecz zupełnie. Należy pamiętać, że formalnie to jest II Rzeczpospolita jest państwem wszystkich obywateli, ale de facto to jest etniczna demokracja, to znaczy to jest państwo działające w imię narodu polskiego. I władze bardzo uważają, żeby nie bronić za bardzo Żydów, bo są ciągle oskarżane, że wy bronicie Żydów, a powinniście stać po stronie Polaków, tak? Polaków, katolików. I to jest taka metaideologia II Rzeczpospolitej, to widzimy też w wypadku pogromów antyżydowskich. Przepraszam, trochę za długo mówię. Nie, bardzo proszę. Teraz może pani profesor, może by też pani profesor takie dodatkowe pytanie, też chyba ważne, jak w pani ocenie z kolei te wszystkie straszne rzeczy wpływały na relacje polsko-żydowskie po prostu na przestrzeni ostatnich, może nie wieków, ale dekad, bo o tym wprost dotąd nie powiedzieliśmy.
chociaż domyślamy się, że nie wpływały na te relacje takie zdarzenia konstruktywnie. Pani profesor. Może zacznę od tego, że właśnie w związku z tym, o czym Kamil na końcu mówił, że Druga Rzeczpospolita była etniczną demokracją, ważne jest, żebyśmy używali odpowiedniej terminologii, żeby przeciwdziałać temu efektowi, który jest bardzo potężny ciągle, w związku z tym, jak długo to trwało, jak głęboko uwarunkowało to nasze myślenie również jako badaczy, ale przede wszystkim jako obywateli. Ja na przykład używam takiej pary określeń, żydowscy i nieżydowscy Polacy. Uważam, że to jest ważne, żeby podkreślać ten aspekt obywatelski, nie ograniczając się tylko do określenia Żydzi, ale właśnie, żeby zaznaczać tę różność, różnorodność obywatelską, która w Polsce mogła się urzeczywistnić, ale z której jakby Rzeczpospolita się wycofała, na przykład nie broniąc swoich obywateli Żydów, którzy zostali zaatakowani przez nazistowskie Niemcy i zamknięci w gettach, prawda? To jest ważny element jak gdyby takiego obywatelskiego protestu, do którego przyłączamy się, stosując tą terminologię. Ja jej nie wymyśliłam, nauczyłam się od niemieckiej historyczki tego terminu, co też jest przyczynkiem do innej dyskusji. Ale teraz już na tematy, które pan redaktor zadał, one są potężne, więc zaczynam się streszczać. Zacznę od inteligencji. Moja koleżanka z Instytutu, Elżbieta Janicka, napisała, posługuje się takim określeniem cykliczne zaskoczenie inteligencji polskiej. To jest ironiczne określenie, bardzo trafne. Można wskazać takie momenty, ja tu się powstrzymam przed wymienianiem nazwisk, ale panowie sami i państwo sobie sami odpowiecie, kto się ostatnio dał zaskoczyć. Inteligencja polska, ponieważ ona jest grupą tożsamościowo najważniejszą w polskim społeczeństwie i właściwie ta zbiorowa, fantazmatyczna polska tożsamość w jakiś sposób się do niej sprowadza. Ona, ta grupa bardzo często deklaruje właśnie to zaskoczenie efektami, które bardzo skrótowo można określić jako efekty własnej pracy, zasiewania nasion, które wzrosły, zostały na przykład wyartykułowane przez chłopstwo, a następnie ta inteligencja załamuje ręce na tym, cóż to chłopstwo robi, przecież to są jakieś męty społeczne, podczas kiedy programy nacjonalizmu rasistowskiego, programy, które wykluczały Żydów, z żydowskich Polaków, z narodu polskiego, to były programy bez wyjątku właściwie autorstwa inteligenta. Nieinteligent by tego raczej nie napisał. Może inteligent w pierwszym pokoleniu, co będą na pewno zaznaczać tutaj ci, którzy się ze mną nie zgadzają. Niemniej jednak to jest obserwowalny fakt. Ja napisałam na ten temat krótki tekst do takiego rocznika wydawanego przez Instytut Polski w Darmstadt pod tytułem... W tytule jest Wolnica, ponieważ jeśli przyglądamy się różnym wystąpieniom antyżydowskim albo w ogóle wystąpieniom chłopskim w XIX wieku, zauważamy, że bardzo często te chłopskie, u źródeł tych chłopskich wystąpień była jak gdyby license to kill, wystawiona... Zgoda na zabijanie. Tak, wystawiona przez elity, rozpoczynając od buntu Szeli, gdzie w roli tej licencji na zabijanie funkcjonował domniemany list cesarza, który pozwalał chłopom zabijać szlachtę. Potem mamy koniec XIX wieku i księdza Stojołowskiego, który należy do elit, prawda, to jest ksiądz w dodatku, więc w ogóle święty pański, który zezwala na co prawda bezkrwawe według niektórych, ale możemy tutaj
lepiej w to wejrzeć i okaże się, jak wygląda. Znowu licencja na zabijanie. Potem dokonuje przeskoku. Weźmy już II wojnę światową i prawo trzech dni, prawda? To znaczy pogrom lwowski na przykład. Jedwabne, w którym znowu mamy tę zgodę Niemców na to, żeby działo się to, co się działo. Okaże się, że chłopi bardzo rzadko, i byłabym wdzięczna za podanie takich przykładów w Polsce, bo sama ich nie znam, sytuacji, w których rzeczywiście ta grupa dokonuje tak patologicznych, ale jednak świadczących o emancypacji rzeczy jak bunt przeciwko bunt z użyciem przemocy. Więc chciałabym zwrócić uwagę na ten aspekt właśnie dwójmyślenia inteligencji, która najpierw formułuje program, a potem, kiedy zostanie wypełniony, załamuje nad nim ręce, co też te doły społeczne robią. Ogromny element, nad którym się już nie będę zatrzymywać, to jest bardzo powszechne narzekanie na udział właśnie dołów społecznych w pogromie. W mojej książce o pogromie kieleckim duży akcent kładłam na to, żeby pokazać, co to nazwiska, kto był obecny w tłumie pogromowym na plantach i jak ci ludzie się zachowywali, ponieważ wiadomo, że oni właśnie mogliby coś powiedzieć i nie powiedzieli, zachować się w odpowiedni sposób i tego nie zrobili. Mają wiele, oczywiście pewnie słusznych również powodów. Przerażenie jest wśród nich na pewno. Ja bym się na pewno bardzo przestraszyła w tłumie pogromowym, ale jest to przyczynek do dyskusji nad udziałem chłopstwa, klasy średniej, elit w przemocy antyżydowskiej w historii Polski. Teraz jeśli chodzi o kwestię Kościoła, ja może... Ponieważ napisałam na ten temat artykuł duży, nawet chyba dwa, jeden był drukowany w ostatnim numerze Zagłady Żydów, był na temat podobieństw pomiędzy deklaracjami biskupa Kakowskiego i biskupa i kardynała Chlonda po pogromie kieleckim i przed II wojną światową, gdzie powtarzają się dosłownie te same całe frazy. Potępiamy każdą przemoc, nie tylko tę skierowaną przeciw Żydom i tak dalej, w sytuacji, w której można to nazwać synetryzmem, ponieważ tego rodzaju orzeczenie i rozpoznanie sytuacji nie oddaje sprawiedliwości stosunkom władzy, jakby w ogóle nie oddaje sprawiedliwości sytuacji, do której się ci dostojnicy odnosili. Więc Kościół niestety nie ma dobrej karty i ja zakończę może anegdotą. Kiedy skończyłam pisanie mojej książki, już była złożona w wydawnictwie Czarna Owca, pomyślałam, że właściwie powinnam chyba jako polska inteligentka zwrócić się do kogoś, komu ufam w polskim kościele. Wybrałam sobie, że ufam biskupowi, prymasowi Polakowi i napisałam do niego maila, prosząc o audiencję. Ja byłam skłonna pojechać nawet do Gniezna. 3 miesiące chyba trwało czekanie na odpowiedź. Przypomniałam się z moim listem i z tym, że ja zabiegam o tę audiencję. Chodzi mi tylko o to, żeby wręczyć tę książkę i porozmawiać o wynikach moich badań. Ja chciałam po prostu uruchomić jakiś rodzaj refleksji, ponieważ z moich badań wynikało, że polski Kościół ponosi moralną odpowiedzialność za część jakby efektów pogromu kieleckiego, ponieważ legenda o krwi była zainicjowana przez Kościół katolicki, podtrzymywana przez Kościół katolicki ogromnym, ostatnim takim potężnym akordem było wydanie w 1936 roku pełnej, niekrytycznej wersji Żywotów Świętych Piotra Skargi, a ten kanał był jednym z najpoważniejszych, to był bestseller, on pokonał, poza Biblią to była najczęściej wydawana książka polska i w ten sposób historia o świętym Szymonie z Trydentu 1475 weszła w
krwiobieg, że tak powiem, polskiego katolicyzmu. Mamy opisy tego, jak żywoty świętych czytano w kuchniach, na stacjach studenckich, na głos. To są po prostu dowody historyczne. Za drugim razem odpowiedziano mi z kancelarii prymasa Polaka i skierowano mnie do biskupa Markowskiego, który zajmuje się tymi sprawami w Warszawie, jest bliżej. Ja bardzo bym chętnie spotkała się z biskupem Markowskim, do którego natychmiast napisałam. Jego sekretarka wydrukowała mu ten list, bo był na nartach i do dziś czekam na odpowiedź. Moim zdaniem, no to jest chyba wymowne świadectwo tego, jaki jest priorytet tych tematów w agendzie polskiego kościoła. Wydaje mi się, że na taki list katolicy rozumiejący znaczenie tych spraw bardzo czekają i ciekawa jestem, czy się doczekają. I ostatnie pytanie, o które pan pytał, jak to wpływało na relacje polsko-żydowskie. No, wpływało tak, że po II wojnie światowej właściwie niedobitki żydostwa polskiego, opuszczone przez władze komunistyczne, które ograniczały się poza tym, że doprowadziły do procesu, w którym skazanych zostało dziewięciu pogromszczyków na śmierć. Poza tym władze komunistyczne opuściły polskich Żydów, ograniczyły się do wysiedlania ich z miejsc zagrożonych na Dolny Śląsk. Nastąpiła, jak wiemy, ogromna paniczna ucieczka z Polski. Wiecie państwo, co było dalej. W 1956 roku kolejna fala, kolejna ostatnia w 1968. Nie ma dziś Żydów polskich praktycznie. To znaczy oczywiście, że są, mam wielu przyjaciół żydowskich, ale nie ma mowy o tym, żeby mówić, że to jest kontynuacja tego, co było. Widzę natomiast wielki rozwój stosunków polsko-izraelskich w odpowiedzi na mówienie prawdy o tym, co się działo i co doprowadziło do tej wielkiej, do tego wielkiego odpływu żydostwa polskiego, do tej emigracji, o której nie wolno było mówić przez bardzo długi czas i do dziś nie mówi się pełnej prawdy, na pewno w oficjalnej polityce historycznej polskiego rządu. Więc te relacje, które zostały właściwie zerwane, one się nawiązują pojedynczymi nitkami. Ja na przykład w zeszłym roku, odbierając nagrodę w Yad Vashem w Jerozolimie podczas wzruszającej bardzo ceremonii wręczenia, spotkałam ludzi, którzy zostali przez etnicznych Polaków, na przykład Ubeka, tak zwanego Dobrego Majewskiego, uratowani z plant. I ta rodzina, która zajmuje ważne miejsce w Izraelu, no nie byłoby ich, gdyby dwaj żydowscy chłopcy nie zostali uratowani przez Dobrego Majewskiego, który zdecydował się po prostu wyprowadzić ich i zaprowadzić do własnego domu. Wnuczka pana Majewskiego spotyka się z tymi rodzinami, spotkała się w zeszłym roku z rodzinami ocalałych. To są bardzo ciekawe rozmowy, ale już chyba na inną okazję. Mi się wydaje, że prawda zawsze poprawia stosunki i ten lęk irracjonalny przed mówieniem prawdy w nadziei, że się stosunków, aby stosunków nie pogorszyć, jest no, naprawdę całkowicie irracjonalny. Jedyne, co nas może uratować, to jest właśnie prawda historyczna. Pan Makowski. Cóż, jeśli odwołać się do tego ostatniego pytania, w moim przekonaniu to te wcześniejsze, znaczy niebezpieczeństwo, które zauważam, to rzeczywiście jest tak, że to, co nas dzisiaj interesuje i co wpływa dzisiaj na nasze relacje, odbiór społeczny, na relacje polsko-żydowskie,
dzisiaj, to są te ostatnie lata. To jest taki skrót, takie ściągnięcie do II wojny światowej, do pogromów powojennych i wypieranie w jakimś sensie tego, co było wcześniej, tej, no, nie chcę powiedzieć niechlubnej tradycji, ale powiedzmy pewnych, szeregu pewnych zachowań, które jednak krok po kroku doprowadziły do tego, co społeczeństwo dzisiaj najbardziej interesuje. Niemniej jednak warto pamiętać, że stało się to trochę i z tej przyczyny, że o ile bliżsi jesteśmy myśleniu, że Polska powojenna jest jakoś tak bardziej nasza, no bo to już jednak ta, która potem się z komunistycznej przemieniła w demokratyczną, no jest nam troszkę bliżej, nawet tym, którzy mówią, że to w ogóle nie była Polska, to jednak Królestwo Polskie i te dawne Imperium Rosyjskie, ta dawna historia właściwie jest na tyle odległa, że trudno się z nią utożsamiać poza niektórymi punktami, jak powstanie listopadowe i styczniowe, czyli te zrywy narodowo-wyzwoleńcze. I to jest mniej interesujące pewnie, natomiast warto pamiętać, jak tamte wydarzenia wpłynęły na ówczesnych, bo one chyba troszkę mniej wpływają na nas dzisiaj, ale na pewno bardzo silnie wpływały na ówczesnych i nie bez przyczyny od lata 80. są takim punktem, gdzie w literaturze przedmiotu mówi się o bardzo silnym rozejściu się, prawda, relacji między Żydami i Polakami, czy nie Żydami, ja używam tego terminu. To, o czym mówiła Joanna, dla mojego punktu zainteresowań jest troszkę niewygodne właściwie, niestosowalne. Poza tym warto pamiętać jeszcze, że poza tym rozejściem się, no, mamy reakcję chociażby budowy organizacji politycznych przez Żydów. Ciągle też jest spór, pewnie Kamil o tym więcej powie zaraz, czy to jest pierwsze, czy jajko, czy kura, to znaczy, czy antysemityzm wywołał reakcję w postaci, czy też odwrotnie. Pewnie to jest taki zamknięty krąg, ale mamy reakcję polityczną na pewno. Mamy partie polityczne, mamy podziały polityczne wśród Żydów i generowanie stanowisk wobec w obliczu właściwie pogromów. Ja powiem więcej, wydaje mi się, ale to już dla Rosji, nie dla ziem polskich, że oto dyskusje o pogromach i pogromy tej tak zwanej drugiej fali, czyli początku XX wieku, 902 właściwie z Częstochową, bo tu jest taki niechlubny moment wkładu z ziem polskich i 905, mają istotne znaczenie dla budowania nowych wariantów tożsamości żydowskiej. To znaczy, kim Żydzi próbują odpowiedzieć sobie na pytanie, kim jesteśmy w obliczu tej fali przemocy, tak? Jak mamy się zachować? Kim mamy być właściwie, tak? I ta dyskusja jest tutaj widoczna. Ja widzę takie argumenty, ale chciałem się skupić na tych wcześniejszych okresach, bo już Joanna mówiła troszkę o powojniu, a pewnie Kamil zaraz będzie mówił jeszcze o bardzo ciekawym okresie międzywojennym, czy tuż powojennym może. Krótko, bo to znowu to jest oddzielna dyskusja, ogromny temat. Ja chciałem tylko trochę uzupełnić a propos co tego rodzaju badania nad konsekwencjami pogromów mogą wnieść do naszej wiedzy o relacjach polsko-żydowskich i jeszcze jakby co jest do zrobienia, o czym mało wiemy. Pierwsza sprawa jest taka, że i absolutnie to nie chodzi o symetryzm, tylko jakby społeczność żydowska w Polsce i to zacznę od lat 30. poddana tym wszystkim procesom przemocowym, to pewną dynamikę polityczną wśród niej wywołuje. I na przykład militaryzacja i samoobrona, organizowanie samoobrony jest tylko tego małą część, ale militaryzacja, kult męskiego ciała, ponowna maskulinizacja jakby żydowskiej polityki i tak dalej, i tak dalej. To nie tylko mówi o syjonizmie, jest z tego stałym elementem. Ja taki tekst napisałem, niestety 6 lat czeka na publikację, ale mają wyjść taka w Rutgers University Press nowa jakby historia syjonizmu. Ja tam pisałem o wpływie właśnie przemocy na wewnętrzne kategorie myślenia żydowskiej. Proszę sobie wyobrazić, że na przykład wszystkie te mobilizacje do obozów Hagany, Irgunu, czyli organizacji samoobrony żydowskiej w Palestynie, w Polsce, to znaczy jakich mobilizowano w latach 30., ona się odwoływała do tego, że w Polsce jest przemoc antyżydowska, to wam się pomoże bronić. Natomiast oczywiście były dogadane z władzami, że tych bojowców się od razu wywodzi, ale to było bardzo silne jakby w dyskursie politycznym. I teraz zupełnie niezbadana sprawa jest
wpływ doświadczenia antysemickiego, szczególnie na rewizjonizm, czyli na prawicę sionistyczną, z której się przecież duża część elity politycznej izraelskiej kształtowała, która w latach 70. doszła do władzy. Bo są książki na temat sojuszu pomiędzy rewizjonizmem a sanacją. Natomiast jesteśmy w stanie pokazać, że w myśleniu Begina, Shamira i wielu innych ludzi są pewne endeckie kalki myślenia. Znaczy oni byli poddani, byli tym narodem słabym, widzieli ten wzór tych silnych, którzy są jakby silniejsi, i to nawet podświadomie przepływało, i to widzimy manifestację tego potem w działalności rewizjonistów Lechi, Irgunu podczas II wojny światowej i po II wojnie światowej. To jest bardzo ciekawy wątek, zupełnie niezbadany. Inny wątek, super interesujący, to jest proces, który się właściwie zaczyna pod koniec XIX wieku, ale on w międzywojniu nabiera szczególnie dynamiki, takiego żydowskiego mentalnego wychodzenia z Europy Wschodniej. To znaczy zaczyna się domyślać, że to nie jest centrum, ale pewna jakby, może jeszcze nie przeklęta, ale problematyczna pewna marazmu ziemia, z której trzeba wyjeżdżać. I mamy ogromną falę emigracji do Stanów Zjednoczonych przed I wojną światową, ale też mamy ogromną ewolucję intelektualną. Nawet takich diasporystów, którzy są za nacjonalizmem diaspory, za tym, że tutaj w Europie Środkowo-Wschodniej centrum powinniśmy budować, w latach 30. jest gwałtowny odwrót. Nie trzeba zostać sionistą, żeby myśleć, że tutaj jest jakoś strukturalnie, systemowo nie tak, trzeba wyjeżdżać. Dosłownie na dniach wyjdzie książka Kenneta Mossa, na razie po angielsku, Unchosen, Niewybrani, która pokazuje dokładnie, jak w obliczu tej przemocy lat 30. paradygmaty polityczne się zmieniają na wyjazd, nawet zaprzysiężonych wielu jakby diasporystów. I teraz ostatnia rzecz to jest taka, że to, co się rodzi jakby w latach 30., plus oczywiście zagłada, to jest to długie trwanie, które ma wpływ na pewien resentyment wobec Polski, jaki jest obecny teraz, i on tylko się jakby w wojnie i po wojnie go wzmacnia. Rok temu bodajże bardzo była głośna publikacja, się okazała Ruiny i Zgliszcza, czyli tłumaczenie takiego reportażu z Polski z końca lat 40. Mordechaja Canina, czyli telawiwskiego, a wcześniej przed wojną polsko-żydowskiego dziennikarza, który odwiedził Polskę jakby po zagładzie. I cała dyskusja wobec tej książki koncentrowała się na reakcji Canina na zagładę. I ona jest oczywiście kluczowa. Ale u Canina też widzimy traumę bycia młodym człowiekiem w latach 30., tak? Dorastania właśnie, bycia tym żydowskim Polakiem, którego żydowskiej polskości nikt nie chciał ustać w międzywojniu. I z tego związany resentyment i trauma, którą on wyrzuca napisanej w 1946, a wydanej w 1952 roku. I to oczywiście ma wpływ w Izraelu choćby, tak? Przez kolejne dekady. I oczywiście też to doświadczenie pewnego rodzaju jest jednym z wielu bardzo czynników, ale wzmacniających pewien rdzeń etniczno-nacjonalistyczny jakby tożsamości izraelskiej. Bo to są rzeczy powiązane i ewidentnie tutaj tego rodzaju powiązanie też widzimy. No i w ciągu kilku najbliższych lat wiem o paru studiach różnych badaczy z Polski i zagranicy, które ten temat będą podejmowały, niewątpliwie bardzo ciekawe. Proszę Państwa, w zasadzie nasz czas dobiegł końca. Wobec tego, jeśli nikt się nie zgłosi w tym momencie, żeby coś jeszcze uzupełnić, bo mu przyszło do głowy, a uważa, że to jest ważne, to ja chyba tę rozmowę naszą dzisiaj zamknę, zakończę i oczywiście serdecznie Państwu za udział podziękuję. Teraz zawieszam głos. Ja jeszcze chciałam. Proszę bardzo. Właściwie chciałam to dopowiedzieć do czegoś, o czym mówił Kamil wcześniej. Chciałabym zwrócić uwagę na książkę. Książka jest Abrahama Desfan, holenderskiego psychologa społecznego, antropologa, i nazywa się The Killing Compartments. Jest to doskonała książka dotycząca tego, chyba było jakieś zakłócenie, więc powtórzę, The Killing Compartments. To jest książka o tym, jak dochodzi do ludobójstwa. Nie tylko na przykładzie zagłady, ale Rwandy i tak dalej. On rozpisał w takim ciągu genocydnym, takie kontinuum ludobójcze zbudował od momentu oznaczenia, definicji, bo znamy, wiemy, że już wcześniej Hilberg i inni badacze
opisywali, jak to się zaczyna. Musi się zacząć od definicji wydzielenia tej grupy. Ale Desfan wchodzi trochę w głąb tych hilbergowskich i jeszcze innych ustaleń. On pokazuje etap po etapie, jak domykane są te przedziały, które on nazywa przedziałami śmierci. Zaczyna się to od dzielenia społeczeństwa oczywiście, bo trzeba jakąś grupę wydzielić i umieścić na celowniku. Potem jest akcja oczerniania, ja to w wielkim skrócie opisuję, której towarzyszy na przykład wiele procesów, w których te osoby, przedstawiciele tych mniejszości na celowniku są prowokowani do zachowań, które mają wywołać tę niechęć społeczną. To, o czym Kamil powiedział, że Żydzi sprawiają kłopoty, prawda? To znaczy ta liberalna większość zaczyna utrwalać stanowisko negatywne, ponieważ ta grupa sprawia kłopoty. Wydaje mi się, że to jest książka, która zawiera bardzo wiele aktualnych aluzji, które możemy wykorzystać w dzisiejszych rozmowach o tym, co się w Polsce dzieje. Szczególnie właśnie to odwrócenie liberalnej grupy od tych protestujących, którzy tracą cierpliwość. Nie jest to co prawda jeszcze Grinszpan, prawda, i strzelanie w ambasadzie, ale to są gesty, które nie mieć taką zrozumieć, nie odnosząca się do oceny tych gestów, tylko do tego, jak powinniśmy na nie reagować. To tylko to chciałam dodać, ponieważ no, sytuacja jest rozwojowa, jak panowie wiecie. Niestety. Niestety, ale nie chcę zakończyć na tym pesymistycznym akcencie. Rozmawiamy, cały ten cykl jest też tak pomyślany, rozumiem, że żeby była też pewna nadzieja. Nadzieja polega na tym, że po pierwsze poszerzamy naszą wiedzę, bazę naszych faktów, znajomości trudnych tematów i zwłaszcza poszerzamy naszą wiedzę dzięki specjalistom, badaczom, takim jak państwo. No i wyciągamy, to już mówię o odbiorcach, o konsumentach tej wiedzy, z tego pewne wnioski. Wnioski najogólniej mówiąc nie polityczne i nie ideologiczne, ale obywatelskie. Tak to rozumiem, sens tych wszystkich rozmów, więc tym bardziej dziękuję bardzo jeszcze raz państwu za udział. Pani profesor Joanna Tokarska-Bakir i panowie Kamil Kijek i Artur Makowski dzisiaj byli naszymi gośćmi, a widowni dziękuję za uwagę i przypominam, że jeszcze cykl się nie skończył, jeszcze się spotkamy, żeby rozmawiać dalej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do widzenia. Thank you.